Coffee Fashion. Coffee Fashion to taka nasza impreza, nasze spotkanie przy kawie Rejmontowskiej, które dotyczy naszej szkoły, naszych zawodów, które tutaj mamy i ma zachęcać młodzież, żeby przychodziła do takich szkół jak nasza, bo naprawdę mamy się czym pochwalić. Kapitalny pomysł, połączenie pracodawcy ze szkołą zawodową. Dzisiaj podsumowaliśmy osiągnięcia szkół zawodowych ze współpracy z pracodawcami, a więc wiele szkół korzysta ze wsparcia materialnego, organizacyjnego, merytorycznego od pracodawców. I mogę śmiało powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, by jakiekolwiek miasto, jakikolwiek kraj rozwijał się bez współpracy tego świata biznesu i świata nauki, świata edukacji. Bardzo się cieszę, że ta impreza ma właśnie taki charakter, ponieważ myślę sobie, że ten kawiarniany klimat powoduje sympatyczną atmosferę, w której można przekazać wiele cennych informacji. Goście bawili się przednio, obsługa była świetna, stroje modelek były niesamowite, kreacje stworzone przez uczniów to jest naprawdę coś niezwykłego, makijaże też były niesamowite, muzyka, dziewczyny zrobiły świetną robotę, mają cudowne głosy. Czas. Możliwość się zaprezentować. Tak. Napiliśmy się z Państwem kawy. Tak, towarzystwie. Również zaserwowano nam cudowne, przepyszne ciastka. No i cóż, cóż możemy więcej dodać? Podobało Ci się, Anno? Bardzo mi się podobało, niesamowicie mi się podobało. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam wziąć w tym udział. No, jako organ prowadzący, czyli samorząd częstowski, przyklaskujemy tego typu imprezom, a w zespole szkół imienia Rejmonta wiedzieliśmy, że ta impreza będzie kapitalnie przygotowana, kapitalnie zorganizowana i do zobaczenia za rok.